Szukamy fundamentów dla naszego stabilnego życia. Oprócz Biblii, modlitwy i stałości, czegoś nam jeszcze potrzeba. I dziś będzie właśnie o tym, o zdrowych fundamentach naszej wiary i naszego życia. Zapraszam. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Filarem naszego życia duchowego, oprócz wspomnianej już Biblii, modlitwy, no i tej stałości jako podstawy naszego życia, tak naprawdę we wszystkim, jest Eucharystia i liturgia. Apostołowie są razem jako Kościół, wyznają zdrową wiarę, dzielą się swoim doświadczeniem Boga i sprawują Eucharystię. Oczywiście wtedy w bardzo prostej formie, ale nie w formie rzecz, tylko w obecności Pana, który przychodzi, aby być ze swoim ludem. Modlitwa i Pismo Święte prowadzą nas do Eucharystii. Ja wiem, że teraz jest taki czas, w którym niektórzy nie mogą iść na mszę świętą albo boją się. Oczywiście jest dyspensa od udziału we mszy świętej, ale przecież nasze życie jest ukierunkowane na Eucharystię. Nawet jeśli ktoś nie może uczestniczyć, to modli się pragnieniem Eucharystii, a więc Eucharystia będzie dla niego ważna. Odkryjmy tym, czym jest msza święta, czym jest obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Eucharystia to najwspanialsze uwielbienie, uwielbienie Ojca przez Jezusa. I to Duch Święty umożliwia tą wielką chwałę oddawaną Bogu. Eucharystia to ofiara, ofiara, którą Jezus cały czas uobecnia, ofiara za nasze zbawienie, ale też uczta, do której zaprasza nas Bóg, gdzie chce nas posilać ciałem i krwią Chrystusa. Eucharystia to bardzo osobowe spotkanie. To nie tyle obrzęd, same przepisy, ale to spotkanie z żywą osobą Jezusa zmartwychwstałego. Nie wyobrażam sobie życia bez Eucharystii. Eucharystia wreszcie to szczyt działania Kościoła, a jednocześnie źródło. I tak samo to jest dla mnie źródło działania, jakiejkolwiek aktywności i szczyt. To właśnie w czasie Eucharystii oddaję Bogu to wszystko, co się wydarzyło od ostatniej mszy świętej. To w Eucharystii przyjmuję też różne natchnienia, rozwiązania. Tak mi to Pan Bóg daje, że bardzo często w czasie mszy świętej przychodzi jakaś myśl, którą oczywiście nie zatrzymuję, bo staram się koncentrować na mszy świętej, ale już po Eucharystii, po Komunii Świętej mogę podjąć dalsze rozważanie i przeważnie są to bardzo dobre pomysły. Eucharystia więc to spotkanie z żywym Jezusem. To bardzo osobowe spotkanie. Osoba Jezusa przychodzi do mnie jako do osoby. I dlatego nie możemy tak rzeczowo traktować Eucharystii. Nie możemy rzeczowo traktować Komunii Świętej. Patrzmy na Jezusa, który przychodzi, aby z Tobą się spotkać, a jednocześnie, żeby być z całym Kościołem. Abba Poimen powiedział, napisano, jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Otóż jelenie na pustyni często połykają węże. I kiedy pali je ich jad, pragną znaleźć wodę, bo pijąc ochładzają w sobie żar od jadu węży. Podobnie i mnichów mieszkających na pustyni pali żar złych demonów. Więc pragną dnia sobotniego i niedzielnego, aby pójść do źródeł wody, to znaczy do ciała i krwi Pana, by tam się oczyścić od goryczy złego. Ten apoftegmat ojców pustyni pokazuje właśnie to,
jakim wielkim darem jest Eucharystia. Dlatego nie rezygnujmy z mszy świętej, nie rezygnujmy z przyjmowania komunii świętej. Jak bardzo ważna była Eucharystia dla pierwszych chrześcijan, że to było coś normalnego. Uczestniczymy i przyjmujemy komunię świętą. Chcesz mieć stabilne życie? Chcesz wzrastać w życiu wewnętrznym? Przyjmuj komunię świętą. Módl się o godne przyjmowanie komunii świętej. Godne to znaczy z wiarą, to znaczy z otwartym sercem. Dziś w tych czasach zamętu również ten zamęt dotyka Eucharystii. Ileż to różnego rodzaju w internecie komentarzy, kłótni o mszę świętą, tak czy inaczej odprawiać, albo jak przyjmować komunię świętą. No jak to jest przykre. Sprawujemy Eucharystię tak, jak mówi Kościół. I przyjmujemy komunię świętą tak, jak mówi Kościół. Dlatego czy na stojąco, czy na klęcząco, czy do ust, czy na rękę, to wszystko formy dopuszczalne przez Kościół. Ryt taki czy inny, zgodnie z tym, co mówi Kościół. Kiedy patrzymy na Jezusa i kiedy Jezusa pragniemy i kiedy widzimy, że w Eucharystii chodzi o spotkanie osoba z osobą, to nie wpadniemy w takie pułapki absolutyzowania swoich poglądów czy swoich własnych rozwiązań. Jak bardzo potrzebujemy duchowości Eucharystii, właśnie tej osobowej relacji z Bogiem. O Eucharystię trzeba dbać. Dla mnie osobiście, jako księdza przez lata związanego z taką formacją liturgiczną, w młodości, w liceum byłem w ruchu Światło-Życie, też odpowiadałem za liturgię. Liturgia przez te wszystkie lata jest dla mnie bardzo ważna. I dlatego troszczę się o piękno celebracji liturgicznej, ale unikam wszystkiego, co byłoby przesadą. Troszczyć się trzeba o liturgię, no ale już przesadna troska, jak napisał papież Franciszek, jest czymś, co zabija naszą gorliwość i może nawet zabić życie duchowe. Troszczmy się o Eucharystię, tak jak troszczymy się też o inne wymiary obecności Pana w naszym życiu. Ale nie zapomnijmy tego, co najważniejsze, że tu chodzi o Niego. I o to, byśmy otwartym sercem wyglądali Go, czekali na Niego. Eucharystia. Ale oprócz Eucharystii mamy różne inne obrzędy liturgiczne. Liturgia to ta modlitwa wspólnoty Kościoła, to szczytowa modlitwa wspólnoty Kościoła. Zachęcam Was bardzo, żeby spróbować liturgii godzin. Święty Benedykt w regule dla mnichów, która też jest regułą bardzo inspirującą świeckich, napisał, że kiedy sprawujemy służbę pańską, możemy być niewzruszenie pewni, że Bóg jest wśród nas. Poruszają mnie te słowa. Przecież Bóg jest, kiedy modlimy się na różne inne sposoby. I to prawda. Ale to świadectwo Benedykta, jakże trafne jest, gdy sprawujemy liturgię, możemy być niewzruszenie pewni, że Bóg jest z nami. I teraz jedziesz autobusem, pociągiem, odmawiasz jucznię czy modlitwę w ciągu dnia prywatnie, to jest liturgia. Możesz być niewzruszenie pewna, że Pan jest wśród nas. Są modlitwy Kościoła, które nie są liturgiczne. Nabożeństwa różańcowe, drogi krzyżowe, inne formy też są piękne, ważne i dobrze, że są, ale nie są liturgią. A jedziesz tym środkiem lokomocji sam czy sama i jest liturgia, kiedy modlisz się z duchem Kościoła. To tylko propozycja, ale warto spróbować. Czasem szukamy inspiracji dla życia duchowego, dla naszej modlitwy. Czemu nie spróbować liturgii godzin? Wielu ludzi świeckich modli się w ten sposób, bo przecież liturgia godzin nie jest modlitwą tylko prezbiterów, biskupów, diakonów czy osób konsekrowanych. Pod tytuł tej księgi liturgicznej brzmi codzienna modlitwa ludu Bożego. A więc trwajmy razem w modlitwach, także w tym wymiarze. Spróbujmy.
A więc pierwszy filar, Eucharystia i liturgia. Jak to wygląda w Twoim życiu? Kolejny filar, Kościół. Trwali we wspólnocie. Papież Franciszek w Gaudete et Exultate, w dokumencie o świętości, napisał tak. Uświęcenie jest drogą wspólnotową, którą należy pokonywać we dwoje. Dlatego jest Kościół. Pan Jezus chciał Kościoła, Pan Jezus chciał wspólnoty. Pan Jezus żył we wspólnocie. Pan Jezus zapragnął wspólnoty dla Ciebie. To właśnie Kościół jako społeczność ochrzczonych, społeczność tych, którzy wyznają Jezusa jako Zbawiciela i Pana, jest tą przestrzenią, w której prawdziwie spotykamy Boga. Jest też przestrzenią naszej formacji oraz tego, że wiara jest zdrowa. Nie wyobrażam sobie wierzyć w Pana Boga i mieć relację z Jezusem bez Kościoła. Po pierwsze, że nie byłoby to zgodne z wolą Jezusa, ale po drugie, jak odróżnić wtedy, że coś, co jest moje, jest prawdziwe, rzeczywiste, to, co subiektywne, nie jest na pewno szkodliwe. Dlatego potrzebujemy też tego, co jest obiektywne. Potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy innych ludzi. Moje życie wiary jest cały czas związane z innymi ludźmi. Od wczesnego dzieciństwa, od szkoły podstawowej jestem w jakiejś wspólnocie. Także jako ksiądz nie wyobrażam sobie, że nie miałbym wokół siebie ludzi, dla których nie jestem tylko duszpasterzem, nauczycielem, wykładowcą czy spełniającym inne posługi. Nie wyobrażam sobie, żeby nie być też bratem we wspólnocie. To właśnie spotkanie z innymi ludźmi, ich modlitwa, ich świadectwo, ich słowo, ich zwyczajność, ich troska o własne życie duchowe jest czymś, co mnie niesie. Ile razy byłem jakoś zniechęcony, tak sfrustrowany i nie chciało mi się nic robić. Przychodziłem na modlitwę wspólnotową, taki właśnie wewnętrznie rozbity, zawsze wychodziłem zbudowany. I tu nie chodzi znowu, jaka wspólnota, jaka forma modlitwy, bo to możesz znaleźć sama według Twojego uznania. Ale chodzi o spotkanie. Chodzi o spotkanie z ludźmi, którzy wierzą. I nawet nie chodzi mi w tym momencie, czy ktoś jest w jakiejś grupie, wspólnocie, stowarzyszeniu, czy nie jest. Przede wszystkim mówię o Kościele. O Kościele jako wielkiej wspólnocie. Choć oczywiście w tym dużym Kościele, jakim jest Kościół katolicki w naszej rzeczywistości polskiej, te małe wspólnoty parafialne czy ponadparafialne są szczególnym błogosławieństwem i niewątpliwie są wolą Boga. Dlaczego więc Kościół? Dlaczego Kościół? Bo razem bezpieczniej. Dlaczego Kościół? Bo razem możemy wypełnić misję. No w jaki sposób ewangelizować dzisiaj świat? No tylko razem. A nawet kiedy to robimy w pojedynkę, na przykład w miejscu pracy czy w rodzinie, to potrzebujemy umocnienia właśnie ze strony wspólnoty. Potrzebujemy Kościoła, bo to do Kościoła przyznaje się Jezus. No nie idealny jest ten Kościół, obarczony też grzechem ludzi. Wciąż o tym słyszymy. Ale nie dajmy się. Nie dajmy się okraść z tego, że Bóg jest z Kościołem. Każdy grzech, każdy skandal, każda niewyjaśniona okoliczność takiego czy innego zachowania, zwłaszcza tego, co jest trudne, haniebne, coś, co nie powinno się zdarzyć, stanowi jakąś przeszkodę w odkrywaniu, czym jest Kościół. Ale pamiętaj, Jezus jest z Kościołem. Nie pozwólmy, żeby ktokolwiek nam to ukradł z serca i z umysłu, z naszej woli i z naszego życia. Kocham Kościół. Kościół nieraz brudny, upaprany grzechem. Kościół, który nie jest idealny. Kościół,
z niedalnymi biskupami, prezbiterami, siostrami zakonnymi, małżeństwami. No ten Kościół ze mną. Oj, wiele mam do poprawy. Ale jest Kościół. Tam, gdzie jest Piotr, tam jest Kościół. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że apostolskość Kościoła sprawia, że nasza wiara jest stabilna. Dlatego nie zgadzam się na żadne poniżanie Ojca Świętego, na te różne epitety, określenia, które padają pod adresem Franciszka. Tam, gdzie Piotr, tam Kościół. Powiedziałem w mojej wspólnocie kiedyś, że w naszych szeregach nie ma krytyki papieża. Możemy powiedzieć, że coś nie rozumiemy, ale jesteśmy jedno z papieżem. Nie będziemy tolerowali więc żadnych zachowań ludzi, którzy znieważaliby Ojca Świętego, czy publikowali teksty szkalujące Ojca Świętego. I tak samo dotyczy to biskupów. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie niszczyli też my jako katolicy tej apostolskości Kościoła. To nie znaczy, że nie można mówić o tym, co trudne, że nie można napominać nawet tych, którzy są przełożonymi. W duchu miłości chrześcijańskiej nieraz to jest konieczne przecież. Ale chodzi o to, żeby to było zachowaniem Kościoła, zachowaniem jedności Kościoła. Żeby to było ewangeliczne i Boże. I żeby rzeczywiście było realną troską o Kościół. Kocham Kościół. Nie dałbym rady żyć bez niego. Nie dałbym rady funkcjonować kolejnych dni, spędzać, cokolwiek robić, gdybym nie miał Kościoła. Dlatego Kościół jest wielką wartością, bo jest w nim Jezus. To przez Kościół mamy sakramenty, mamy Słowo Boże, mamy tą właściwą interpretację Bożego Słowa. To Duch Święty prowadzi Kościół. A kiedy widzimy, jaka jest sytuacja, o czym się mówi, o czym piszą w mediach, to jest tylko okazja dla Ciebie, dla mnie, dla każdego księdza, dla każdej osoby konsekrowanej do nawrócenia, żebyśmy jeszcze bardziej byli Jezusowi. Ale kochaj Kościół, kochaj Ojca Świętego, kochaj biskupów, szanuj ich, módl się za nich, i razem współdziałajmy, bo jesteśmy razem w ciele Chrystusa. Jeden z ojców w pustyni wyznał: znałem wielu, którzy po wielu trudach upadli i doszli do pychy duchowej, a wszystko przez to, że zaufali własnym osiągnięciom i zlekceważyli nakaz tego, który powiedział: zapytaj Ojca, a On ci oznajmi. Potrzebujemy zdrowego pokarmu dla naszej wiary. Żeby trwać w tym ciele Chrystusa i wypełnić to słowo z dziejów apostolskich, trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie, niezbędne jest wyznawanie zdrowej wiary. Tymczasem dzisiaj, w dobie internetu, gdzie każdy może wszystko powiedzieć, wszystko napisać, komentować, wyrażać swoje opinie, recenzować, pojawia się niemały zamęt. Gdzie jest więc prawda? Bo jedni mówią A inni mówią nie, to prawda jest w B. Gdzie więc leży źródło prawdziwej, zdrowej nauki? W Kościele. Czytaj Biblię i słuchaj Kościoła. Powiem wam szczerze, że jestem, nie wiem jak wy, bardzo zmęczony różnego rodzaju jałowymi dyskusjami, które toczą się w internecie, komentarzami. Tego nawet już nie czytam, bo do niczego nie prowadzi dobrego. Wiem jedno, trzymam się tego, czym żyje Kościół. Trzymam się tego, co jest w Słowie, co naucza Ojciec Święty, biskupi, czym żyje Kościół. Papież Franciszek napisał tak.
Postawa słuchania oznacza posłuszeństwo Ewangelii jako ostatecznemu kryterium, ale także magisterium, które jej strzeże, starając się znaleźć w bogactwie Kościoła to, co może być najbardziej owocne dla dzisiejszego zbawienia. Dlatego ja was zachęcam bardzo serdecznie, by nie toczyć ciągłych sporów o różnego rodzaju kwestie teologiczne. Przede wszystkim kochajmy Jezusa, żyjmy Słowem, wprowadzajmy Słowo w czyn. Oczywiście ważna jest teologia, sam jestem teologiem i bardzo dbam o poprawność doktrynalną, ale nie wystarczy czasem przeczytać jednej książki czy jednego jakiegoś artykułu, żeby umieć ocenić wypowiedzi 10 pozostałych teologów, biskupów, o papieżu już nie wspomnę. Nie warto tracić czasu na takie bezowocne przegadywanie się. Nie warto też absolutyzować swoich własnych poglądów. Czym żyje Kościół? Jak Kościół patrzy na wiele spraw, które nas interesują, dotykają? Weź do ręki Biblię i katechizm Kościoła katolickiego. No i znowu, nie możemy zatrzymać się tylko na jakimś jednym rozwiązaniu, na jakiejś jednej epoce w Kościele. Dziś też tego jest wiele, właśnie takich niewłaściwych postaw, bo tam w 1500 którymś roku Kościół orzekł tak, a teraz na przykład inaczej się odprawia Eucharystię. No ale to Kościół nie może zmienić rytu? To daję tylko jako taki przykład, bardzo prosty, a jednak wymowny. Zachęcam bardzo do tego, byśmy trzymali się zdrowej nauki Kościoła. Byśmy Kościół szanowali, ten Kościół nauczający. Poszerzajmy naszą wiedzę religijną też, teologiczną. Jak bardzo tu pomocne są różnego rodzaju formacje. W ruchach, stowarzyszeniach, w różnego rodzaju radach i jakichkolwiek innych rozwiązaniach. Warto poznawać tą zdrową naukę. I powiem tak, że umiejmy też rozstrzygać, czy dana wypowiedź, czy strona internetowa jest godna zauważenia. O tej władze właściwego rozeznania co do jakości i pochodzenia stron przekonałem się sam osobiście. Pewnego dnia dostaję e-mail, potem ktoś dzwoni, zupełnie dwie różne osoby, że napisałem jeden tekst, oni się z nim nie zgadzają. To dotyczyło zagrożeń duchowych i dlaczego takie czy inne kwestie są przeze mnie poruszone. Przyznam się szczerze, że w ogóle po raz pierwszy słyszałem te pojęcia, które ci ludzie do mnie kierowali i poprosiłem o wskazanie źródła. I rzeczywiście podali, odnalazłem tą stronę. Była to strona, na której znajdował się tytuł katolicka, co oczywiście jest nadużyciem, dlatego że autorzy tej strony nie mieli zgody swojego biskupa na posługiwanie się terminem katolicka. W związku z tym, bo to niezgodne z prawem kanonicznym. Niemniej jednak wszedłem na tą stronę i zobaczyłem tekst tragiczny dla mnie i się okazuje, że nie tylko dla mnie i był podpisany moim imieniem, nazwiskiem z różnego rodzaju informacjami o mnie, stopniem naukowym, zatrudnieniem, funkcjami w Kościele. Próbowałem przez 2 lata interweniować, nawet strasząc sądem, bo jest to zniesławienie. Na szczęście udało się to, że jakiś administrator po kolejnej mojej interwencji usunął to, bo to nie było moje. A ludzie patrzyli, strona katolicka, ksiądz,
pracownik uniwersytetu, rekolekcjonista, no to znaczy, że to jest dobre. A to nie było moje. Dlatego moja dobra rada, jeśli szukamy w internecie różnych wiadomości dotyczących teologii, opinii teologicznych na dany temat, na daną kwestię, coś nas bardzo interesuje, patrzmy, kto za tym stoi. Jeśli to jest zgromadzenie zakonne, diecezja, jakaś wspólnota, która ma uznanie kanoniczne przez swojego biskupa czy przełożonego zakonnego, jeżeli stoi za tym jakiś wydział teologiczny czy pracownik naukowy danego ośrodka naukowego, badawczego, teologicznego, to warto czytać, nawet jeśli z czymś się nie zgadzamy. Natomiast unikajmy tego wszystkiego, co jest taką domorosłą teologią, nieuzasadnioną, już nie mówię studiami teologicznymi, ale żadną zdrową formacją religijną, bez żadnej weryfikacji, tak? No bo nawet jeśli ktoś jest przecież we wspólnocie, zdrowej wspólnocie, w której jest konkretny program wzrostu, no to przecież następuje weryfikacja, jakaś ocena, postęp albo regres, tak, jest stwierdzany. No i te osoby są wtedy wiarygodne. Dlatego zdrowa nauka, nauka, która opiera się o Pismo Święte i bardzo bierze pod uwagę to, czym żyje Kościół, co Kościół naucza, co jest tym dziedzictwem Kościoła. A więc zdrowa dieta, Eucharystia, liturgia, Kościół i właściwa nasza formacja. Chcesz stabilności w życiu i mocnego oparcia o skałę w czasach zamętu i niepewności? No to bądźmy stali właśnie w tym. I tego wam bardzo serdecznie życzę. No i zadanie domowe, no bo jak rekolekcje, to zadanie, jak głoszę gdzieś w parafiach misję, rekolekcje, no to uczestnicy dostają coś do wykonania. Dziś proszę was, byście podziękowali Bogu za Eucharystię. Proszę też was, byście pomodlili się za Ojca Świętego i za swoich biskupów. No i pomyśl też, zrób taki rachunek sumienia, gdzie szukasz prawdy w zakresie religii, teologii, co czytasz, kogo słuchasz i czy to jest zdrowa nauka. Wzrastajmy, warto. Pozdrawiam was.